Za nami Raw po WrestleMania 40, więc nadszedł czas na omówienie tego wydarzenia. Natomiast na początku, moi drodzy, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Wam za cały Road to WrestleMania, za cały WrestleMania Week. Dużo nowych osób pojawiło się w trakcie WrestleMania Week na kanale, które zasubskrybowało ten kanał, i za to Wam bardzo dziękuję. I jednocześnie nowe osoby zapraszam do tego, by to zrobiły. Serce komentarzy tradycyjnie jest dla Was, dajcie znać, co sądzicie o Raw po WrestleMania 40. A galę tą otworzyliśmy obecnością Triple H'a, który podziękował fanom za to, że sprawili ten WrestleMania Week po prostu historycznym, ponieważ zostało sprzedanych łącznie na wszystkie wydarzenia podczas WrestleMania Week ponad 201 tysięcy biletów, a to jest ogromna liczba. Triple H zapowiedział nam także nowego mistrza i było to do przewidzenia, że Cody Rhodes będzie tą tygodniówkę otwierał. Cody pojawił się z pasem mistrzowskim, którego trzymać nie umie nawet. Serio, jak widziałem, jak Cody Rhodes trzyma to mistrzostwo, jak zarzuca je na bark i jak to mu się plącze. O Jezus. I tak, ja wiem, że wiele z Was cieszy się wygraną Cody'ego Rhodesa. Pytanie, jak długo będziecie się nią cieszyć i jak długo Cody dobrym i czy w ogóle dobrym mistrzem będzie, ale to są tematy na zupełnie inne odcinki, a tych podejrzewam będzie sporo. Triple H miał dla Cody'ego Rhodesa specjalny filmik emocjonalny, gdzie cała jego historia po zdobycie tego mistrzostwa została po prostu zaprezentowana. Cody się wzruszył, szczerze ja też się wzruszyłem, bo to są emocjonalne momenty, więc nic dziwnego. Cody, jak już mówiłem, podziękował fanom, podsumował całą tą drogę po zdobycie tego mistrzostwa, jak i także to trzeba docenić, że Cody Rhodes docenił Samantę Irwin, która naprawdę, słuchajcie, bardzo emocjonalnie zapowiadała każdego z zawodników, każde wydarzenie, które miało miejsce podczas WrestleMania Week i w ogóle praca Samanty jest genialna i nawet docenił ją sam Bruce Buffer, czyli legendarny, słuchajcie, konferencjer. Nagle na arenie rozbrzmiała muzyka The Rocka, który dołączył do Cody'ego Rhodesa w openerze tej gali i powiedział, że chciał dać mu kwiaty, pogratulować z wygrania tytułu Undisputed Universal, jak i zakończenia swojej historii. Powiedział o tym, że wygrał w swojej karierze wiele tytułów, natomiast nie trzymał jeszcze tego tytułu, który teraz jest w posiadaniu Cody'ego, i zapytał go, czy mógłby go na chwilę podtrzymać. I było to bardzo dziwne, w ogóle cały ten segment The Rocka i Cody'ego był dziwny, taki, nie wiem, jakoś źle się czułem to oglądając. I oczywiście The Rock to dowiózł, The Rock to uratował, ale no, jakby, jak mamy zestawionego The Rocka i Cody'ego Rhodesa, to dziwnie mi się patrzy na Cody'ego, serio. Panowie wymienili się swoimi tytułami, ponieważ Cody odpowiedział, że tak, jeżeli on da mu podtrzymać na chwilę jego tytuł, czyli ten, który dostał od żony Muhammada Ali'ego. The Rock powiedział, że na chwilę musi odejść i że fani się tego spodziewali, natomiast wróci. I zasugerował on tutaj jasno, że wróci, ponieważ jego historia z Cody'em Rhodesem dopiero się rozpoczęła. Ja miałem taką myśl, jak zobaczyłem The Rocka z tytułem Undisputed Universal na barku, że on chciał go podtrzymać tylko i po to, zrobić po prostu mind games z Cody'em Rhodesem, wejść mu do głowy, by Cody do tego widoku się przyzwyczaił, by ten widok śnił mu się po nocach itd., itd. I jak zobaczyłem, słuchajcie, Cody'ego Rhodesa trzymającego to mistrzostwo na swoich barkach, a potem The Rocka trzymającego go na swoich barkach, to dopiero wtedy wyglądało to poprawnie. The Rock zapowiedział, że wróci i wróci po Cody'ego Rhodesa niezależnie od tego, czy będzie on mistrzem, czy tym mistrzem nie będzie. Także wydaje mi się, że tego pojedynku możemy spodziewać się, słuchajcie, na SummerSlam już w sierpniu tego roku. Więc tak w zasadzie za niecałe 4 miesiące. Także jest to dość krótki okres. Co do Cody'ego Rhodesa, jak już mówiłem, muszę się, słuchajcie, do tego mocno, mocno przyzwyczaić, bo cała ta aura, która była wokół Romana Reignsa po tym, jak był mistrzem Universal przez tak długi czas, i teraz nagle ten tytuł w rękach Cody'ego, bardzo ciężko jest mi się do tego przyzwyczaić, naprawdę. Ale popracujemy nad tym. The Rock dał także Cody'emu Rhodesowi coś do ręki, mówiąc, że to jest dla niego prezent i żeby nigdy więcej nie złamał mu serca. Nie wiem, co to było, aczkolwiek domyślam się, że mógł to być prawdziwy zegarek, o którym mówiliśmy wczoraj w poprzednim filmie, gdzie zaprezentowałem wam 8 rzeczy, których mogliście nie zauważyć podczas WrestleMania 40, natomiast to nie zostało jeszcze ukazane i pewnie jest to część storyline'u, która będzie ujawniona w dalszej części całego ich programu, więc trochę jeszcze pewnie na to poczekamy. Dalej na arenie pojawił się Shinsuke Nakamura, który zawalczył z, uwaga, Ilią Dragunovem, który też go pokonał. Mistrz NXT pojawił się na Raw, słuchajcie, zadebiutował i naprawdę w bardzo fajny i w zasadzie szybki sposób pokonał Shinsuke. Dostaliśmy zapowiedź draftu, który rozpocznie się 26 kwietnia na SmackDown i potrwa do 29 kwietnia do Raw. W zasadzie więc będzie to miało miejsce za 2 tygodnie i wtedy dostaniemy podział mistrzów, bo na ten moment mistrz World Heavyweight i mistrz Undisputed jest na Raw.
A jeśli mowa o mistrzu World Heavyweight, to trzeba o tym powiedzieć, moi drodzy. Następnie na arenie pojawiło się Judgment Day. Był w ringu Finn Balor, JD Mardona oraz Dominik Mysterio, którzy zapowiedzieli. W zasadzie to Finn Balor robił za konferencjera Judgment Day, słuchajcie. I zapowiedział najpierw Mami, Rhea Ripley, która obroniła swoje mistrzostwo w starciu z Becky Lynch, a następnie po krótkim promo od Rhea dostaliśmy zapowiedź nowego mistrza World Heavyweight, którym jest oczywiście Damian Priest. Damian i Rhea wznosili swoje mistrzostwa ku górze i nagle pomiędzy nimi dołączył R-Truth, który też wzniósł swoje mistrzostwo Raw Tag Team i powiedział, że przyniósł z powrotem mistrzostwo do Judgment Day. Genialna jest praca R-Trufa, słuchajcie. Nagle na arenie pojawił się też The Miz i powiedział, że on nie jest w Judgment Day, że on jest po jego stronie, odciągnął go na ten na bok. I R-Truth wtedy powiedział, że zawalczą w six-man tag team meczu, 3-3, ale każdy z nich był zdziwiony, no bo kto miał być tą trzecią osobą, a R-Truth powiedział, że ktoś, kogo nie widzimy. Fani na arenie od razu kupili, że to John Cena, natomiast walka rozpoczęła się, ale rozpoczęła się jako handicap mecz, a w trakcie tej walki na arenie rozumiała właśnie muzyka Johna Ciny. Cena dołączył do R-Trutha The Miza, wygrali tę walkę po klasycznym Five Knuckle Shuffle w wykonaniu w ogóle całej tej trójki i John Cena zgarnął, słuchajcie, pierwsze zwycięstwo od 2019 roku. Dalej dostaliśmy segment Rhea Ripley na zapleczu, która rozmawiała z Dominikiem Mysterio, mówiąc do niego, że musi zająć się teraz Andrade po tym, jak zdradził go właśnie podczas WrestleMania Week. Następnie, gdy Dominik poszedł porozmawiać z Damianem Priestem, to Liv Morgan zaatakowała Rhea Ripley krzesełkiem, słuchajcie, i chyba dostaliśmy zapowiedź pierwszej rywalizacji Rhea Ripley po obronie mistrzostwa na WrestleManii. W tym segmencie też chciałbym podkreślić grę kamer, która mam wrażenie z tygodnia na tydzień coraz bardziej nas zaskakuje, ponieważ po tym segmencie od razu operator kamery udał się, słuchajcie, korytarzem na arenę, pokazując nam pięknie tą arenę wśród publiczności. Genialnie to wygląda, naprawdę. Mieliśmy już jedno zaskoczenie z NXT podczas tej gali i czas na drugie, ponieważ Indi Hartwell zawalczyła z Roxanne Perez, nową mistrzynią kobiet NXT, która pokonała oczywiście Indii. Bardzo fajnie widzieć call-outy z NXT, słuchajcie, podczas Raw po WrestleManii, natomiast trochę smuci to, że nie widzieliśmy żadnego głównego powrotu, ale warto powiedzieć o tym, słuchajcie, że dostaliśmy zapowiedź wideo ukazującego Sheamusa. Bez żadnych konkretnych informacji na razie, nie wiemy, kiedy Sheamus powróci, natomiast bardzo dobrze o Sheamusie w końcu jest coś usłyszeć. A i tak, wiem, wiele osób spodziewało się MJF-a, słuchajcie, na Raw po WrestleManii. Ja sam poniekąd na to liczyłem, widziałem, że na Twitterze też w nocy dużo osób pisało, że teraz czas na MJF-a, MJF podczas segmentu otwierającego, ale no tak się nie stało i wydaje mi się, że raczej już MJF-a w W, przynajmniej w najbliższym czasie, nie zobaczymy. Następnie dostaliśmy walkę samego Zayna i Chada Gable'a. Poprzedzona ona jeszcze była w samym promo samego Zayna, który został, słuchajcie, zaskoczony pojawieniem się Imperium. Natomiast Imperium w składzie Giovanni Vinci oraz Ludwig Kaiser, którzy mówili, że muszą wziąć sprawy w swoje ręce po tym, jak sami Zayn zdobył to mistrzostwo. Nie było Gunthera. Sami też w swoim promo przyznał, że Gunther był największym i jest największym mistrzem w historii, natomiast on teraz jest mistrzem i on go pokonał. Wygrali oczywiście face'owie, Zayn i Gable odnoszą zwycięstwo, a po tej walce dostaliśmy jeszcze później segment na zapleczu, gdzie sami Zayn powiedział, że Chad Gable zasługuje na walkę o to mistrzostwo, które teraz on posiada i ta walka została też ogłoszona na przyszłotygodniowe Raw w Montrealu, w mieście samego Zayna. Podejmie on właśnie Chada Gable'a. Tak samo na przyszłotygodniową galę została zapowiedziana walka Dominik Mysterio kontra Andrade. Następnie pojawiła się Chelsea Green, która chciała swój moment i swój moment dostała, ponieważ została ona zeskłoszowana przez Jade Cargill, która odbyła pierwszą walkę 1-1. Trwała ona zaledwie kilkadziesiąt sekund. Jade Cargill odnosi zwycięstwo, piękny squash i jeżeli walki Jade mają wyglądać tak jak walki Goldberga, to szczerze, ja jestem za tym. Jestem fanem Jade. W ringu następnie pojawił się Drew McIntyre, co zapowiadało nam jednocześnie Fatal 4-Way match o miano pretendenta do tytułu World Heavyweight, który też został nam zapowiedziany podczas tej gali. Drew McIntyre natomiast wziął najpierw mikrofon i zaczął obwiniać CM Punka za to wszystko, co wydarzyło się podczas WrestleMania. Obwinił go o stratę mistrzostwa World Heavyweight, które posiadał zaledwie ponad 4 minuty, ponieważ skrzesinował na nim Damian Priest. Drew obiecał, zagwarantował, że następny jest CM Punk i zamierza po niego się udać, słuchajcie, więc prawdopodobnie rywalizacja Punk-McIntyre dopiero będzie nam się rozwijać, a jeżeli chodzi o interwencję Punka,
To jeszcze zaraz o tym powiemy nieco więcej. W main eventie Gali Monday Night Raw dostaliśmy, jak już mówiłem, Fatal 4-Way Match, który wyłonił nam pretendenta do mistrzostwa World Heavyweight. W tej walce znalazł się wspomniany już Drew McIntyre, Jey Uso, Ricochet i Big Bronson Reed. W ogóle mam takie wrażenie, że każdy z tych osób, którzy byli w tej walce, po prostu na to zasłużyli i każdy ma jakąś historię do tego, by właśnie taką szansę dostać. Jey Uso, wiemy, jaką dobrą robotę robił, wygrał podczas WrestleMania, więc jak najbardziej mu się to zasługiwał po prostu na to. Drew McIntyre został oskamowany z mistrzostwa, więc też było to zrozumiałe. Ricochet w ostatnich tygodniach na Raw zgarniał zwycięstwo za zwycięstwem i też na to zasłużył. Z kolei Big Bronson Reed wygrał Andre the Giant Memorial Battle Royale podczas Smerdą przed WrestleManią, więc każdy z tych zawodników na to zasłużył. Bardzo fajna walka, bardzo przyjemnie się ją oglądało, nawet stoły poszły w ruch. No a co do zwycięzcy, to każdy z nas powiedziałby, że jest to walka zrobiona pod Drew McIntyre'a. I jakżeby inaczej, tak by było, gdyby nie CM Punk, który nagle w momencie, w którym Drew chciał wykonać Claymore, pojawił się, złapał jego nogę i powstrzymał go przed tym. Jey Uso wykorzystał moment, słuchajcie, wykonał Spear, później jeszcze Splash i odliczył Drew, zgarniając zwycięstwo, zostając pretendentem do tytułu WWE World Heavyweight. I z jednej strony cieszy, a z drugiej smuci, bo nie sądzę, by Jey Uso mógł pokonać Drew McIntyre w walce 1-1, a z kolei widzieć znowu przegrywającego Jeya w starciu o mistrzostwo, no jakby trochę smuci. Natomiast jeżeli może CM Punk się pojawi, to wtedy Jey wygra. Jestem bardzo ciekawy, jak zostanie to rozwiązane. Nie zmienia to na faktu, że Jey Uso jest pretendentem do mistrzostwa, które jest w posiadaniu Damiena Priesta. Jezus, jak nam się pozmieniało po tej WrestleManii. Moi drodzy, w komentarzach zapraszam was do tego, byście dali znać, jak wam podobała się gala Raw po WrestleManii 40. Sekcja komentarza jest dla was. Napiszcie, co o tym wszystkim sądzicie. Zostawcie polubienie pod tym materiałem, by zwiększyć jego zasięg. Dziękuję wam za obejrzenie. Trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. Cześć.